Witam serdecznie, z tej strony znowu Ryoko, oglądacie mnie, więc zapewne jest poniedziałek. Miałem ze sobą nieprzespaną noc, 10 godzin w pracy, ale mam nadzieję, że dam radę. Żeby już nie przedłużać, zagramy sobie kolejną misję. Nie ma się gdzie ukryć. O, może być ciekawe. Standardowo normalny. Jak widzicie... Napędzam się dzisiaj energetykiem. Naprawdę. No. 10 godzin w pracy, nieprzespana noc, a mimo tego jestem pełen energii i jestem w stanie nagrywać normalnie, nie to co było ostatnim razem, w tamten poniedziałek. Tydzień temu. O, dobra. Pozbieramy sobie żyćko. Jedno, tak. Nie ma więcej. Nie ma nic ciekawego tu. Tu się... A, da się wskoczyć. No skakuj tam. Dobra, jesteśmy tu. Będzie jakiś ukryty sekret, tam jest życie kolejne. Ale sekretu nie ma. Stąd przyszliśmy. O, bez kitu. Tam coś jest. Odczytujemy. Nie opuszczą miasta moich przodków. O, dość głęboka myśl. Skąd oni się wzięli? Nie mam po... O! Teraz możemy szaleć. Karabin maszynowy. Tam nic nie ma. Przytrzymaj, by wycelować. Typowe. Tu ofen nic nie ma. Dobry jest. Jak dobrze pamiętam, tu gdzieś będą jakieś działka laserowe. Tu coś będzie. No. Mam amunicję. Pancerz. Szkoda, że tylko 5 pancerza. O, tu jest. Tu jeszcze? I co, idziemy dalej, tak? Bo tu już słychać ich z daleka. Co? W to kopiesz. Pozwoliłem ci. Ojoj. Słyszeliście to? Tu są gdzieś działka. Gdzie jest to działko? Gdzieś tu. A, za tą ścianą. Przeskoczyliśmy gdzieś. W sumie sam nie wiem gdzie. Dobra, tędy możemy odskoczyć? Nie. Aha. Wszedłem gdzieś, nie wiadomo gdzie. No, wskakuj! Co ty jesteś jakiś... Pośledzony sam? Droga wydaje się czysta. To jest jakaś pod... Pucha. Czyli wróciliśmy do punktu wyjścia. Ale mamy życie. Znaczy, no w sumie do punktu wejścia, bo tędy weszliśmy. Da się to jeszcze raz przeczytać? Tak, da się. Dobra. Idziemy do nich. Drugi raz tam nie będę wskakiwał. Bo gdzieś tu, nie? Nie mam zamiaru tam wskakiwać. To idziemy w tą stronę. Coś zebrałem. Amunicję do strzelby. Tego się nie da rozwalić. O! A, no skakuj! Ej, ziomuś! Masakra.
Tędy się da. Odnaleziono sekret. Elektryczność plus 50. Tylko co to robi? Dalej do tego nie doszedłem. Naprawdę. Ty działko mnie wkurza. Co to wszystko? Nikogo więcej? Myślałem, że będzie więcej zabawy. Dobra. Tam jest to pierwsze działko. Trzeba je jakoś wyłączyć. Kurde. Nie chcę drugi raz paść. Aha. Fajne rozwiązanie. Dobra. Tylko jak je wyłączyć? Tu coś musi być do wyłączenia. Wiem, że są jakieś przyciski. Jakieś dźwignie, może pod tym. Nie chcę wejść w pole. A, dobra, dobra. Fajna zabawa. Więcej amunicji będzie dla mnie. Alien hamburger. My favorite. Take 5. Które te, tak? Ej, ale ja chcę tu działku wziąć. Kurde. Nie da rady. Wow, skąd? Tak mogę grać, dobra. Ja sobie po prostu amunicję później pozbieram. Dużo jej tam nie było. Ale zawsze coś, tak? Ile mam do karabinu? Oho, no to już jest coś. 49 amunicji. Tu był pajączek. On na pewno nam zaraz wyleci gdzieś tu. Dobra, żyćko. Tam jest kolejne. Żeby nas nie przestrzelił. Leży. Nie no, nie będziemy używać amunicji do tego, nie? Po co mamy marnować amunicję, skoro mamy naszą OP broń? No to jesteś brzydki. Chce ktoś pajączka do akwarium? Gięcie. Jakby tam to wyłączyć? Tutaj. Ale zrobimy jeszcze taki myk. Dobra. Wyłączamy to. Ach, mój pies znowu chodzi po pokoju. Pewnie to słyszycie, jak tupie po panelach. Zbieramy sobie teraz broń. Znaczy, nie broń, tylko amunicję do broni. Życie. Kurde. Życie. Jest coś tu jeszcze? Pancerz. Życie. I kolejne. Powinno się wyłączyć, jest. Tylko czemu tego zebrać nie mogę, no? Tak to bym teraz zaszalał trochę. Radzę wam zbierać takie... Znaczy zwiedzać takie puste miejsca. Bo naprawdę... O, widzicie. 25 pancerza. Zawsze się przyda. I jest naprawdę... przydatne. Aha.
Mam już amunicję do strzelby. Ale tu brzydalu. A teraz? Ja niczego nie zostawiam. Jestem ciekaw, no, jak długo będę przechodził tą misję. A to czacha, no. Ona jest epicka. Z tym telefonem jeszcze. Dawaj to brzydalu. Szkoda kul na was. Przeładujemy sobie. Tam wszyscy unicestwieni. Pyki, z buta wjeżdżam. Teraz mam uwalone buty. Tędy przyszedłem, tak? O, we mnie? Tam są dwa. To będzie ciężko. Nie wiem jak tam przejść. Dobra, mamy pancerz. Ale no, jak to wyłączyć? Do tego zaraz dojdziemy. To wszyscy? Refleks szachisty. Jakoś trafiłem za pierwszym razem. Dzisiaj, o dziwo. Normalnie niemożliwe. Haha, chcieli do mnie strzelić. Pyk, porażka. Gdzie słyszę pająka? Zaś ten brzydal, drugi. No no powiecie, no one są brzydkie. Jeszcze gdzieś. Woo! Pyk, w locie. Jeszcze kolejny. Dawaj. Co to za napis? Nie, ziemia to nasza ojczyzna, walczmy za ojczyznę. Tak, zgadzam się z tym. W 100%. Możecie nawet napisać w komentarzu, co wy, co zrobilibyście na miejscu sama. Czy uciekalibyście i się kryli, czy walczylibyście po prostu tak jak on z najstami z kosmosu, żeby uratować naszą planetę? Bo to mnie w sumie ciekawi, co wy byście zrobili. Wiem, że łatwo się mówi, tak? Ale no... Po prostu interesuje mnie to. Ja na przykład postarałbym się... walczyć, bo i tak bym wiedział, że gdybym nie walczył, to na przykład no, w końcu by mnie znaleźli, tak? I byłoby po mnie. Więc jakby nie patrzeć, najlepiej walczyć do końca. Gdzie ty jesteś? Tutaj! No, fajnie się spada, nie? Z dużych wysokości. Żyćko! Tego nam trzeba. Jest tu coś jeszcze? Chyba nie. Przeszukałem już wszystko. Dobra, idziemy dalej. Już słyszę tego paskudę. O! Kolejne działo, no nie. Tylko uwaga, bo one plują. Bez kitu. Ej nie, teraz czuję się oszukany. Tu nic nie ma. Tutaj tak samo. Nie. Ta zniewaga krwi wymaga. Jakoś mało sekretów tutaj widzę. Albo jestem tak ślepy. No, akurat teraz. Dobra.
Nie będę się z nim bawił. Kurde, ale głupio to trochę zrobili, no jeden HP dodaje. Uhuhu. Już we mnie chciał strzelać. Dobra, tu mam do wyłączenia. Przechodziliśmy tędy. No, tego nie zebrałem. Aha, mam maksymalne życie. Ilość życia. Tu coś będzie. Coś czuję, że tu coś będzie. Nie ma. Halo? Jest ktoś w domu? W śmietniku też sekretu nie ma. Tak. Tam coś na stówy będzie. Jestem o tym święcie przekonany. Tutaj nic nie ma? Halo? Ej, tam jest flaga Polski, albo mi się wydaje. O nie, to nie flaga Polski. Z tej perspektywy inaczej to wygląda. A już myślałem, że Polska jest po prostu takim krajem rozpoznawalnym na świecie, że... O, i filmik. Quinn, Chopper's recon. Garrett's gone. He made it out? Negative. Shit. Okay, well, we've been able to decipher the tablets Professor Stein was working on. It seems... Quinn, I'm gonna have to get back to you in a second. Sam, what's going on? Co się dzieje, no? Brzydki helikopter będzie do mnie strzelał. I coś czuję, że tutaj polegnę. Kurde. Nie ma innych broni? Może coś ciekawego znajdę? Gdzie on uciekł? Musiałbym znaleźć inną broń, bo no... Nie wiem czy... Helikopter da się rozwalić shotgunem. To jest trochę bez sensu. I gdzie ten helikopter jest? Wolę być bezpieczny. Ale bez kitu, gdzie jest ten helikopter? Tak nagle uciekł. Tu coś musi być. No ej, ludzie. Dobra, życie. Co, i będzie nas go... O, nie. Gin. Tam coś jeszcze było. Skoro tu było wczytywanie, to tam możemy na spokojnie iść. Za tą ścianą są. I tam coś na 100% będzie. Dalej patrzę, kurde, no w niebo, czy nie ma tego helikoptera. Dobra. Co tu mamy? Stąd przyszliśmy w ogóle. Aha, dobra. Idziemy tam. Zebraliśmy życie. To było tu? Tak, to było tu. A jednak nie za tą ścianą. Tu mi się coś pomyliło. Koku, normalnie. Jesteście easy. Zbieramy wszystko, co się da. Ej. O, da się odczytać. SOS przetrwa. Co to jest SOS? Kto? Co? A tu? A tego się już nie da? A, da się. To samo. Patrzcie. Dwa, w sumie inne napisy.
Oznaczam to samo. Tu pewnie będzie to samo. No, dokładnie tak. Bo wyświetla mi cały czas jeden. To trzeba wyłączyć. Coś za łatwo poszło. Tam to teraz będę mi się włączyć. Padłeś, powstań. Albo nie wstawaj. Tego się już chyba nie da przetłumaczyć. Dobra, idziemy dalej, zbieram życie. Tutaj. Dobra. Które wyłączyliśmy? To. Jeszcze jedno nam zostało. Nie, podskakuj. Tam się nie da wskoczyć. Oj, oj, oj. Dobra, zbieramy HP. Gdzie jesteś, paskudo? Pewnie gdzieś tu będziesz. Bo tu nic nie ma. Kabum! Nie strzelać do mnie. I am sorry, Sam. Dobra, amunicja. Kamper. Nikogo więcej? 118 HP. Coraz lepiej, coraz lepiej. Tu nic nie ma? Albo tu byliśmy? Nie, nie byliśmy. Dobra, pancerz, no, plus 25. Tu kolejne życie. Ogólnie chyba nie będę się nad sekretami skupiał. Jak znajdę, to znajdę, jak nie, to nie. Stamtąd przyszliśmy, dobra. Tu byliśmy. Przeszliśmy tak dookoła. Więc teraz będziemy chyba szli tędy. Oni naprawdę są easy. Ej, ile was? Nie, ładowanie, teraz serio? Coś jeszcze? Na pewno jeszcze tu ktoś się pojawi. O, dziurka. Co tam widać? Nic. Kurde, no dużo życia. Dużo życia, naprawdę. Dobra, już słychać te pajączki. Wow, wow, wow! Ej, ty, nie gryź mnie. Dobra, przeładujemy sobie na szybko. Kurde. Wkurza mnie to. Te odgłosy mnie wkurzają. Wow! Proszę do mnie nie strzelać. Chyba nie wiecie, kim ja jestem. Headshot. Wow, 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 wow! Które włączyłem? Co to teraz było? Ale widzieliście, jak to szybko HP zabiera? Przed chwilą miałem jeszcze 130. Coś.
Dobra. Wszystko jest powyłączane. Masakra. Ze 130 nagle 25 HP. Tutaj wszędzie byłem, dobra. Będziemy musieli iść tam w takim razie. Tylko że... Ta. Jasne. Po jednym HP to nam chyba dużo nie da, nie? Nie ma większej ilości? Dobra, ale chociaż pancerz jest. I amunicja do karabinu. Przeładujemy sobie na szybko. Życia nagle teraz nie ma, nie? Wtedy, kiedy jest najbardziej potrzebne, to życia nie ma. I... O, a jednak jest. Ale 10, co to jest? Mhm. Dobra, teren oczyszczony chyba. Jest życie. Co to było? Jakiś boss? Gdzie on jest? Musimy chyba do niego dojść, ale najpierw sobie pozbieram życie. Nie. Helikopter. I'm gonna need something heavier. This ordinance isn't gonna cut it. Co to jest niezniszczalne? O! Stone, do you copy? We were... Can it wait? I'm still working on securing that bird. But I thought... No time to talk. Tak się traktuje kobiety, da? Need a rocket launcher right fucking now. Ej, ja się tak nie bawię. Dostaję niezłe baty. A tutaj nigdzie nie ma... HP. Ja to jednak jestem dobry. Tam jest życie. Przestań do mnie strzelać. Co ja ci zrobiłem? Tak, to ja się nie będę bawił. Dobra, 14 HP. Coś czuję, że to będzie... Kolejna przegrana. Masakra. Dobra, 4 HP. Gdzie było życie? Tu. Dobra, 14 dalej. No, niby jakieś... Pocieszenie jest. Chociaż pancerz. No i już go nie mam. O Jezu. Walczę jak mogę. To jest po prostu niemożliwe. Co to ze mną robi?
Jeszcze oni. Jakoś muszę dać radę. To gdzieś tu lata. Nie, 8 naboi z tego, tak. Tam jest życie, dobra. Idziemy po życie. Ale to będzie w nas strzelać. Hmm, 21 życia i 25 pancerza. Dobra, pancerza może trochę więcej w tym momencie. Kurde. Ale przetrwać to jest teraz najważniejsze. Masz tam coś, nie? Jak ja lubię takie ucieczki. Gdzie? Skąd? Pyk, dobra, nie macie. To jest normalnie walka o przetrwanie, tu coś będzie. No ej! No nie, no bez kitu pusto. Prawie zginąłem. Dobra, 100. Amo. Nie mogę być tak na otwartym terenie. A! Dobra, ale mamy więcej pancerza za to. Rakiety, dobra, ale nie mam rakietnicy. Może będzie gdzieś tam? Albo gdzieś tu? Ona musi być gdzieś schowana. Tak. Jeszcze tak zabezpieczona. Proszę. Nie. Gdzie ty jesteś? Tu. Masakra. Czuję się jak szczur w labiryncie. Kurde. Proszę. Więcej życia. Nie strzelaj teraz do mnie. No i padłem, no. Nie miałem gdzie się skryć po prostu. Ach. Przejdę to kiedyś? Teraz wiemy mniej więcej, że trzeba tu szybko przejść i uciekać. Wiemy, gdzie już jest mniej więcej. Wiemy mniej więcej, gdzie jest rakietnica. Próbuję to przejść jak najszybciej, tak żeby nie zginąć. Oczywiście uważając na ostrzał. Przetłumaczymy sobie. Zwycięstwo jest bliskie, ale czyje? Ich czy moje?
Ej, nieładnie się tak plecy strzela. Robią to tylko tchórze. Więcej was nie było? Gdzie ty jesteś? Dobra, idziemy po pancerz. Gonią mnie, help me. Przeładujemy. Tam był jeszcze pancerz, widziałem. Gdzieś. Dobra, mam życie. Tu jest jeszcze życie. Tu jest pancerz. Na szybko, na szybko. Życie, najważniejsze. Pancerz. Dobra, już jesteśmy blisko rakietnicy. To jest pewne. O! Co to było? Nie stójcie, nie strzelajcie jak stoicie przy ścianie. Dobra, rakiety. Przejmy teren. Trochę głupio to zrobiłem. Zginiesz? To trzeba wyłączyć. A ten tutaj krąży. No. Mamy. Tak, tylko żebym teraz nie padł. Dobra. Ma prawie połowę. Tak. Super. Masakra. Już trzeci. Coraz gorzej, nie? Trzeci raz padłem. Dzisiaj drugi. Stone, do you copy? We were. Can it wait? I'm still working on securing that bird. But I thought. No time to talk. Dobra. Zrobimy to szybko. Ładujcie wtedy, kiedy to jest możliwe. Co ich nagle tyle? Dobra. Ups, złą stronę chyba przeszliśmy. Strzela w nas. Będę musiał przyjść tędy. Nie wiem kto, nie wiem skąd. Nie, ten na pewno nie. Ale tu mam już więcej życia. Więc chyba idę dobrą drogą. Dobra, mamy rakietki. Tak. To jest tutaj.
Ale jest blisko. You are a pain, but I got a painkiller. Dobra, jest zapis. Musi być blisko. Dostał. I może seriami? Lepiej nie. Huu! 1 HP, tak? Będzie 3. Idziemy po pancerz. Tu już się nie robi przyjemnie. Jesteś tam. Wychodź, gnoju. Nie! No nie! To jest no niemożliwe. Czemu on nie dostawał? Ale dobra. Zapisaliśmy bliżej. Mamy już rakietnicę. Czyżby déjà vu? Czemu nie dostaje? Ja dostał! Pięknie. W końcu. Boję się, że teraz coś będzie strasznego. Albo i nie. Czyżbym tą misję przechodził pół godziny? Dobra. Będziemy szli do jakiejś piramidy. Ale to chyba będzie następna misja. Tak. To będzie następna misja. I w ten oto sposób przyszliśmy. Czwartą misję. No niestety trochę się namęczyłem. Trochę było ciężko. Ale rezultat jest zawsze taki sam. Że dajemy radę przejść nawet najgorszą misję, możemy się męczyć z nią, ale każda porażka prowadzi nas do sukcesu, tak? Nie możemy się poddawać, musimy po prostu brać lekcje z każdej porażki i dawać siebie jak najwięcej. Harpia. No mniej więcej wygląda jak harpia. Tak, piękna jesteś. Ale chyba... Nie będę. Nie będę naprawdę przechodził tej misji teraz. I tak ten filmik już dość trochę trwa. Padłem niestety już w sumie 4 razy. I... To mnie martwi. Dobra. Następny filmik zaczniemy właśnie od chyba save'a. Jednak wczytam save'a, bo nie jestem pewny, czy jakbym zaczął grać normalnie, tak jak to robię, to miałbym tą wrzutnię rakietę, no chciałbym ją mieć. Ej, moje oko po pracy nie jest takie złe. Jednak coś tam jeszcze wychwytuje. Dobra, to w sumie tyle. Tyle na razie, na tą chwilę. Do zobaczenia w następnych odcinkach. I mam nadzieję, że wam się podobają. Piszcie w komentarzach, co mogę na przykład poprawić. Co byście chcieli... Żebym na przykład zmienił. No i ogólnie swoje komentarze, swoje uwagi, tak? Bo wiadomo, no komuś się może podobać tak jak jest, a ktoś po prostu ma pomysł na to, żebym udoskonalił coś.
To się jeszcze okaże. Prosiłbym o zostawienie lajka i subskrypcji pod tym filmikiem. Bywaj. No tak. I to na tyle. Więc żegnam się z wami. Do zobaczenia w następny poniedziałek w przygodach Serious Sama. I do zobaczenia w niedzielę na kolejnym moim live'ie. Trzymajcie się serdecznie. Cześć.